Hejka kochani, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem z mojej imprezy urodzinowej, a właściwie przygotowań do imprezy urodzinowej, ponieważ tak jak rok temu wyprawiam właśnie takie urodziny dla znajomych i jest to impreza tematyczna. W tym roku, w zeszłym roku, jeśli pamiętacie lub nie, było to Old Money, a w tym roku jest motyw amerykański z racji tego, że jakby wróciliśmy właśnie ze Stanów i gdzieś tam ciągle ten temat się przewija, to taki temat wybraliśmy, plus też dlatego, że kończę 21 lat, więc jestem pełnoletnia na całym świecie. Tak mi się wydaje tylko przynajmniej, ale chodzi o to, że jest to taka pełnoletność amerykańska, dlatego też stąd ten motyw przewodni. Więc pokażę Wam wszystkie przygotowania, dekoracji, jedzenia, stroju, wszystkiego. Pokażę Wam dekoracje, które kupiłam. Kupiłam talerzyki papierowe, serwetki i kubeczki. Jako takie, wiecie, dekoracje na stół, bo ogólnie mam pomysł, żeby ten stół był taki trochę tanio zrobiony, bo jednak chcę jakby osiągnąć taki klimat takiego amerykańskiego grilla, gdzie są, wiecie, papierowe talerzyki, papierowe kubki, plastikowe sztućce, takie ketchupy amerykańskie i jakby w ogóle osiągnąć taki klimat. I z racji tego też te dekoracje nie są jakieś piękne, tylko właśnie takie, których gdyby nie ten temat przewodni, bym na pewno nie kupiła. Dlatego też tak to wygląda. To są właśnie wszystkie dekoracje takie na stół. Do tego mamy jeszcze girlandy takich chorągiewek z flagami i ich jest chyba 6 metrów, także dość sporo. Do tego mam jeszcze flagi, które jak jedną otworzyłam, są gigantyczne. Spójrzcie, dla porównania, to jest moja dłoń. Także jest bardzo duża. I takich flag mam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Więc myślę, że one zrobią główny klimat. I tak samo jak rok temu chcę zrobić urodziny na tarasie. Jestem w domu moich rodziców, bo my oczywiście nie mamy takiego tarasu, a chcę, żeby to było garden party. Dlatego właśnie też tutaj robimy tą imprezę. I planuję tak samo jak rok temu tutaj rozstawić stoły na tarasie, które przywiezie nam taka firma eventowa, bo wynajmuję właśnie 2 długie stoły, które tutaj ustawimy. Na nich będzie biały obrus. No i na stole właśnie te dekoracje, które Wam przed chwilą wcześniej pokazałam. Tutaj prawdopodobnie rozwieszę albo flagi amerykańskie, albo girlandę. Chociaż nie, teraz myślę, że girlanda pójdzie tutaj na tą stronę, gdzie są światełka, a właśnie tutaj na ścianach powieszę flagi i prawdopodobnie w pionie. Do tego jeszcze gdzieś tu w rogach przywieszę balony. No i myślę, że to będzie całkiem fajnie wyglądało razem. Pole ogrodowe przestawiłam tutaj, jeszcze tutaj w tym miejscu będzie ta huśtawka z tarasu. Tam zrobiłam taki kącik, gdzie są 2 leżaki. W zeszłym roku się to fajnie sprawdziło jako taka osobna strefa. No i tutaj na tarasie po całości będzie stół. I ogólnie dzisiaj jest czwartek, moja impreza jest w sobotę, aczkolwiek jutro są moje prawdziwe urodziny, bo wypadają właśnie w piątek. I Jerzyk nam zaplanował jakąś niespodziankę całodniową i poranną na sobotę. Nie mam pojęcia, co to jest, ale wiem, że tyle czasu jakby nie będę miała, żeby tą imprezę przygotować, dlatego zaczynam już kilka dni wcześniej. Wczoraj właśnie nadmuchałam te balony, dzisiaj je powiązałam w te bukieciki. No i dzisiaj, tak jak widzieliście, już przełożyłam rzeczy z tarasu, w sensie meble, na ogród. I zastanawiam się, czy wieszać już dzisiaj te balony, bo jest ryzyko, że nie wiem, w nocy będzie wiać albo padać i całkowicie to powietrze z tych balonów zejdzie, więc wolałabym chyba tego uniknąć. Więc wydaje mi się, że jak już są tak przygotowane, to i tak nie zajmie nam to dużo czasu w sobotę, ale powinnam chyba je powiesić dopiero w sobotę, będzie bezpieczniej. Mam tutaj przygotowanych jeszcze kilka awaryjnych balonów, jakby faktycznie w sobotę z tamtych zeszło powietrze i trzeba było na szybko dopompować, ale to nie jest już jakaś wielka ilość, także myślę, że spoko. Jeśli chodzi o menu na imprezę, to będzie zdecydowanie amerykańsko. Kupiłam takie malutkie bułeczki burgerowe i zrobię takie mini burgerki. Do tego będą hot dogi w takich typowych bułkach, wiecie, takich przekrojonych i w środku parówka.
Nuggets, syf, jeszcze będą frytki. I do tego będzie też grill, jakieś sałatki, przekąski, chipsy. Także wszystko w klimacie amerykańskim. Gotowanie już Wam pokażę na spokojnie później, ale jakbyście byli ciekawi, gdzie zamówiłam te małe burgerki, to zamówiłam je na Allegro. Tak samo wszelkie dekoracje zamówiłam właśnie na Allegro. Jeszcze zamówiłam taką specjalną cebulkę do hot dogów. Dzisiaj są moje urodziny, konkretnie dzisiaj, i dostałam bardzo fajny prezent, niespodziankę od Jerzyka, a mianowicie wyjazd do Poznania, gdzie mamy zabukowany bardzo fajny hotel i do tego kolację w restauracji z gwiazdką Michelin w Poznaniu. Także jestem zachwycona, to kompletnie się tego nie spodziewałam, to było 100% niespodzianka. No i dzisiaj jest samego rana, właśnie wyjeżdżamy i będzie super! Weszliśmy właśnie do pokoju, tak wygląda, jest bardzo duże łóżko, kanapa, biurko, telewizor. Jestem ciekawa, jaki mamy widok z okna. A, na ulicę. Jesteśmy w samym centrum Poznania, jesteśmy w Sheratonie i jest bardzo ładnie. Mamy upgrade pokoju, więc jest trochę większy niż standardowy. Jest śliczna łazienka z dużym prysznicem walk-in, z pięknym lustrem. Ślicznie wygląda. Bardzo, bardzo ładna. Teraz idziemy na basen. Mamy szlafroczki. Typowy hotelowy outfit na basen. Basen nie jest jakiś ogromny, ale za to ma bardzo fajny widok na miasto. Cool. Można sobie tak leżeć na leżaczku, patrzeć przez okno. Bardzo fajnie. Wyszykowaliśmy się i już jedziemy do restauracji. Mamy rezerwację na 17. Jest to restauracja Muga, czyli restauracja, która ma gwiazdkę Michelin, i będziemy tam mieć menu degustacyjne, które składa się chyba z 9 dań, tak? Ja kompletnie nie mam pojęcia, co tam będzie, bo nie czytałam menu specjalnie, żeby mieć niespodziankę. Także bardzo się cieszę. Ja uwielbiam menu degustacyjne i uwielbiam to, że każde danie to jest trochę inne przeżycie i że jakby to jest już taki poziom kulinariów, który jest po prostu sztuką, i jakby cała ta kompozycja tych wszystkich dań to jest cały, to gra jakby wspólną całość i to wszystko jest przemyślane. Tak mi się to podoba i tak się cieszę bardzo na to, że tam idziemy. Nie mogę się już doczekać. Tak się prezentuje nasze menu. Mamy 3 dania główne, 1 główny deser i 4 poprzedzające przystawki. Tutaj mamy dorsza z kolendrą i z mango w postaci ceviche. Ja go tutaj nie widzę, gdzieś w środku chyba jest. A tutaj mamy bezę z kiszonej kapusty, węgorzem i ikrą śledzia. Tego się w ogóle nie spodziewałam, to jest tak kwaśne. A w środku jest ta ryba taka soczysta. O Boże, ale cudowne. Ale szok. Jak smakuje? Genialne, to połączenie tych tekstur i ta kiszona kapusta. Tutaj mamy zupę szparagową podaną z pianką z parmezanu, do której są grissini, czyli te takie włoskie paluszki ze słoniny. A tutaj mamy wołowinę w placku naleśnikowym i do tego ponzu i imbir. Tutaj mamy seriole, czyli polską morską rybę w ponzu. Przed deserem dostaliśmy danie sorbet malinowy z granitą z cytryny i z chyćką, czyli po poznańsku
czarnym bzem. Tutaj mamy piankę z rabarbarem i brązowym masłem oraz z kawiorem, który ma nam przełamać słodycz całego deseru, dodając trochę słonności. Ten słony kawior idealnie przełamuje słodycz tego musu, tej bezy. A powiedziałaś, że to jest z kawiorem z jesiotra? Tak. I tu jest jeszcze taki mus rabarbarowy. To jest kwaśny. Bardzo fajny, to jest taki lekki, musowaty. Ja lubię musy wszelkiego rodzaju. I myślę, że ten gofr też fajnym jest tutaj dodatkiem. Bo on dodaje takiej chrupiącej tekstury. A tu całość jest taka mocno kremowa, jak sam czat. Mamy już ostatni element degustacji, czyli finalny deser, który jest bombonierką z różnych słodkości. Tutaj mamy mus z marakui z pistacjowym ciasteczkiem, który wewnątrz ma pomarańczy. Tutaj mamy czarną porzeczkę z czekoladą. Tutaj mamy białą czekoladę z orzechem laskowym. A tutaj coś z jagodami. Czekolady z jagodami. Perfekcyjne. Zjedliśmy wszystkie. Wszystkie były genialne. Do kawy idealnie się komponują. Teraz przyszliśmy sobie na Stare Miasto. Ja jestem w Poznaniu pierwszy raz, dlatego uznaliśmy, że zrobimy sobie spacerek. Ty chyba też jesteś pierwszy raz, nie? Byłeś kiedyś w Poznaniu? Tylko na torze pod Poznaniem. Pod Poznaniem. Ale tutaj na Starówce nigdy nie byłeś. Pierwszy raz, no właśnie. Wróciliśmy do pokoju hotelowego i patrzcie, co czekało na nas, znaczy na mnie w sumie, urodzinowa niespodzianka, słodkości i jeszcze karteczka. Z okazji Twoich urodzin życzymy Ci dużo szczęścia, zdrowia i radości. Dziękujemy za to, że jesteś naszym stałym gościem. No jestem tu pierwszy raz, ale okej. Niech ten dzień będzie pełen niezapomnianych chwil. Serdeczne pozdrowienia zespół hotelu Sheraton w Poznaniu. No pięknie, dziękuję bardzo. To bardzo miłe. I patrzcie, jakie śliczne słodkości. I baloniki z Helem. Uroczo. Jesteśmy już w hotelu i chciałam Wam opowiedzieć o naszych wrażeniach z kolacji. Ja jestem oczarowana. Zresztą mogłam się tego spodziewać, bo każda kolacja z menu degustacyjnym, na jakim byłam, była cudowna i wiem, że to jest taki niesamowity experience, gdzie to jedzenie to jest już naprawdę sztuka i połączenie tych smaków jest tak niesamowite, zaskakujące i absurdalne momentami. Tak jak jedliśmy na przykład ten drugi amuse-bouche, gdzie była beza połączona z kiszoną kapustą, to było chyba najbardziej zaskakujące połączenie smaków dla mnie podczas tej kolacji, którego się totalnie nie spodziewałam i które było przepyszne. No, także też właśnie takie kolacje sprawiają, że one są mocno inspirujące i dla osób, które lubią gotować i znają się na gotowaniu i chcą poszerzać swoją wiedzę na temat gotowania i gotować nowe przepisy, to jest super inspirujące i właśnie takie otwierające głowę na nowe smaki i nowe doświadczenia i ja już nie mogę się doczekać, aż po prostu ugotuję jakieś ciekawe danie, bo uwielbiam gotować i właśnie takie momenty sprawiają, że mam taki przebłysk kreatywności i chęci do próbowania nowych dań i nowego gotowania. Także ja jestem oczarowana. Wszystkie dania były przepyszne. Niektóre smakowały nam bardziej, inne mniej. Takie najnudniejsze powiedziałabym, że to był ten okoń na tej takim zielonym musie. To takie nieporywające, chociaż okoń sam w sobie był przepyszny, jeśli chodzi o jakby techniczne zrobienie tego dania. Tylko po prostu to połączenie smaków było takie dość standardowe. A najbardziej zaskakujące moim zdaniem była właśnie ta beza z kiszoną kapustą. Obłęd, po prostu tak połączone te smaki niesamowicie, że nigdzie się wcześniej z czymś takim nie spotkałam. I seriola. I seriola też była bombowa. Serio zaskakująca. Bardzo zaskakująca. Tam nawet nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co my jemy momentami. Jak był ten ogórek wycięty, jeśli to był w ogóle ogórek wycięty w kwiatuszki. Kompletnie nie mieliśmy pojęcia na początku, co to jest, przez to, że on był marynowany. I te kulki z marynowanego jabłka też właśnie w tej serioli były zaskakujące. Także tak. I co jeszcze mi utkwiło w pamięci? No i jeszcze ten rożek z ceviche, przepyszny. To było chyba ceviche z dorsza, czy z jakiejś innej ryby.
ale ten rożek właśnie genialny, taki chrupiący i w środku to zaskakujące ceviche, bo ja się na przykład nie spodziewałam w ogóle, że tam będzie ryba w środku. To było takie niespodziewane, bo ten rożek z zewnątrz wyglądał jak taki, jakby miał być mus w środku, a tam normalne kawałki ryby i to jeszcze takiej mocno cytrusowej, przez to, że to było marynowane właśnie w soku z cytrusów. Bajka. Jestem zachwycona. Desery tak samo pyszne. Ten deser z kawiorem z jesiotra to jakiś odjazd po prostu. Sam deser w sobie bez tego kawioru nie byłby aż tak, powiedzmy, nietypowy, ale ten kawior sprawiał, że totalnie przełamywał smak i dodawał właśnie takiego słonego smaku i to totalnie odmieniało całkowicie to danie. Także bardzo Wam polecamy. Ja jestem zachwycona i na pewno jeszcze nie raz się wybierzemy. Nie wiem, czy konkretnie tutaj, ale na pewno na menu degustacyjne w różnych innych miejscach, bo to jest tak wspaniałe doświadczenie i cudowny prezent, że bardzo chętnie dostanę taki jeszcze nieraz. Wyjechaliśmy już z Poznania, jedziemy do Warszawy, bo dzisiaj jest moja impreza urodzinowa i musimy ją jeszcze zorganizować, przygotować. O matko, czkawkę mam. Przygotować jedzenie, ugotować. Także mamy jeszcze trochę pracy, zanim przyjdą goście, dlatego spieszymy się do Warszawy. No i nasz wyjazd do Poznania uważam za zakończony, bardzo udany, bardzo mi się podobało i to był świetny prezent. Jeszcze raz bardzo dziękuję za taki prezencik. In this dusty town, where the streets are worn, I'm packing up my heart, feeling so torn. Every corner holds a memory of you, but it's time to go. Nothing left to... Mamy już stoły, które przyjechały. Tu jeszcze nam schnie trochę podłoga, bo myliśmy przed chwilą. Przed chwilą też rozwiesiliśmy z Jerzykiem girlandę, tą z flagami. I pierwszą flagę już mamy powieszoną tu, jeszcze druga będzie tutaj na tej ścianie. Zaraz się biorę za rozstawianie krzeseł i już szykowanie stołu. Tutaj jeszcze zrobiliśmy ten kącik, przenieśliśmy huśtawkę w tamto miejsce, żeby było więcej miejsca na tarasie. No i tu będzie grill, palma, to krzesło stąd wyjedzie, ale jest mi na chwilę potrzebne do po prostu utrzymania innych rzeczy. Także ja tutaj dalej działam i zaraz się będę brała też za robienie jedzenia. W tym roku zdecydowałam się na takie czarne, rozkładane krzesła. Nie chciałam krzeseł z pokrowcami tak jak rok temu, ponieważ chcę tutaj dać taki klimat amerykańskiego grilla, więc krzesła z pokrowcami by totalnie nie pasowały, dlatego też jest tak. Rozwiesiłam balony i flagi i tam jeszcze dałam jedną flagę, która fajnie wygląda z perspektywy, jak się siedzi tutaj na kanapach. I zaczyna to wyglądać już bardzo, bardzo fajnie. To muszę jeszcze poprawić, bo się nie trzyma. Ale balony już są, girlanda. Fajnie, fajnie. Biorę się właśnie za przygotowywanie jedzenia. W naszym menu mamy mini burgerki, do których jeszcze będę musiała zrobić burgery, w sensie mięso. Mam już tutaj pokrojone pomidory, cebulę, sałatę. Dalej w menu mamy hot dogi, do których mam tutaj przyszykowane bułeczki, parówki jeszcze są w lodówce i do nich jest również cebulka smażona. A, jeszcze do tych, do mini burgerków zrobię sos sriracha mayo, który jest mega prosty i zaraz Wam pokażę, jak go się robi. No i tutaj jeszcze, żeby była jakaś zielenina, to robię sałatki. Oprócz tych rzeczy będzie jeszcze grill, nuggetsy i frytki. Do sosu sriracha mayo będziecie potrzebować sriracha i majonez, nie jest to jakieś odkrywcze. Możecie też dodać jogurt naturalny, wtedy ten sos będzie delikatniejszy. Aczkolwiek ja robię malutkie te burgerki, dlatego chcę, żeby one były, żeby ten sos był wyczuwalny, dlatego robię tym razem bez jogurtu naturalnego. Tak się prezentują mini burgerki, które zrobiliśmy. W środku mają ser, pomidory, sałatę i mięso wołowe.
i sos właśnie ten, który widzieliście, sriracha majonez, wyglądają przeuroczo na tym stole. Jeszcze teraz robimy hot dogi. Kupiliśmy jeszcze takie keczupy i musztardy w takich pionowych, dużych butelkach, które wyglądają czadowo. Tak wyszły nasze hot dogi. Wyglądają czadowo. Mamy cebulkę, keczup, musztardę, parówę. Mamy jeszcze takie kole w szkle, które też są dodatkową ozdobą stołu. Wygląda to czadowo. Balony zaczęły nam trochę pękać przez to, że jest gorąco, ale ogólnie reszta dekoracji ma się całkiem nieźle. No i ocencie sami, czy jest amerykańsko? Myślę, że jest. Ja już się przybrałam i tak się prezentuje mój amerykański outfit. Mam shorty, pasek, koszulę, top biały pod spodem i taką apaszkę. Do tego mogę jeszcze założyć taki kapelusz, ponieważ został mi po Halloween tegorocznym, jak się przybrałam za Barbie, kowbojkę. I w sumie chyba go założę. Nie wiem, czy to już nie jest lekka przesada, ale w sumie czemu nie? Skoro i tak go mam i go kupiłam, to why not? Witam się z Wami następnego dnia po imprezie. Impreza udała się świetnie, wszystkim gościom się podobało. Ja również jestem mega zadowolona z tego, jak to wyszło. Motyw przewodni wyszedł po prostu fantastycznie. Jedzenie było bardzo smaczne, dekoracje wyszły lepiej niż się spodziewałam tak naprawdę. Więc jestem po prostu zachwycona z tego, jak to wszystko wyszło. Uwielbiam robić takie imprezy tematyczne, bo uważam, że to jest jakaś taka ciekawsza forma celebrowania takich okazji, jak na przykład właśnie urodziny. Dostałam cudowne prezenty, także wszystkim bardzo dziękuję. Dostałam kosmetyki, perfumy, bardzo dużo rzeczy do domu, które są przecudowne, także wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. A Wam, jeśli podobał się ten film, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał i widzimy się już w następnym filmie. Pa!